Cześć, nazywam się Piotr Stanisławski, tworzę bloga Crazy Nauka. 5G. No właśnie, trudno byłoby się gdzieś tak dobrze schować, żeby w ciągu ostatniego roku nie usłyszeć przynajmniej raz tego hasła 5G. Informacji na ten temat było mnóstwo, ale problem w tym, że spora część tych informacji to tak naprawdę były dezinformacje. Więc postarajmy się troszeczkę to uporządkować. Przede wszystkim, 5G to piąta generacja. Sieć piątej generacji była jak najbardziej oczekiwana. To logiczny element rozwoju sieci telefonii komórkowej. Kolejne generacje pojawiają się tak mniej więcej co 10 lat. Pierwsza to lata 80. Druga generacja nastąpiła w latach 90. i tę już dobrze znamy. Ten ogromny rozwój sieci komórkowej, który nastąpił w Polsce w drugiej połowie lat 90. to była właśnie ta druga generacja. 3G, czyli trzecia generacja, to początek tego stulecia, no i rozwój smartfonów, tych takich już prawdziwych. No i wreszcie 4G, ta wersja sieci ruszyła w 2009 roku i jedną z jej odmian jest dobrze nam znane LTE. Minęła kolejna dekada, no i przyszedł czas na kolejną wersję sieci, kolejną generację, piątą generację, czyli właśnie 5G. Ale czym tak konkretnie różni się ta piąta generacja od czwartej? Jeden z parametrów to prędkość pobierania danych. I w przypadku 4G to było maksymalnie 300 megabitów na sekundę. W przypadku 5G to już jest aż 20 gigabitów na sekundę. Ale jest jeszcze drugi parametr, o którym nie myśli się tak często. To są mianowicie opóźnienia w transmisji. No i tu w przypadku 4G te opóźnienia w transmisji to jakieś 30-40 milisekund, a w przypadku 5G zaledwie do 5 milisekund. No dobra, a co te oba parametry oznaczają w praktyce? Dość powiedzieć, że w Polsce 4 lata temu przeciętny użytkownik internetu zużywał miesięcznie 3,5 GB. W zeszłym roku zużywał miesięcznie średnio 20 GB. Za 4 lata będzie zużywał co najmniej 80 GB. Ta sieć, z której korzystamy, musi to po prostu udźwignąć. W dodatku do internetu jest podłączanych coraz więcej przedmiotów. Nie tylko komputery i smartfony, jak to było do niedawna. Podłączamy najróżniejsze rzeczy. Podłączamy kamery na ulicach. Podłączamy telewizory, podłączamy smartwatche, podłączamy ekspresy do kawy, podłączamy elektroniczne zamki do domów, elementy inteligentnych budynków, albo samochody. A, no właśnie, samochody. Już nie chodzi tylko o samochody autonomiczne, ale naprawdę coraz więcej zwykłych samochodów jest właśnie podłączanych do internetu i te samochody wymieniają między sobą rozmaite informacje. Chociażby wysyłają informacje o tym, że gdzieś na jakimś niewielkim odcinku drogi jest ślisko. Inne samochody mogą tą informację odebrać, ostrzec kierowcę. Ale bywa też tak, że samochody wymieniają informacje o położeniu, o sytuacji na drodze w jakichś awaryjnych, krytycznych momentach, gdzie pozwala to uniknąć kolizji. I tu im mniejsze opóźnienie, tym większa szansa na uniknięcie takiego wypadku. 5G to również możliwość sterowania maszynami z minimalnym opóźnieniem. Wyobraźmy sobie jakąś krytyczną sytuację, gdzie potrzebna jest operacja i specjalista, najlepszy, najwybitniejszy chirurg, który mógłby tę operację przeprowadzić, znajduje się gdzieś daleko, nie zdąży przylecieć na miejsce, może tą operację przeprowadzić zdalnie, właśnie korzystając z sieci 5G z minimalnymi opóźnieniami i wykorzystując jakiegoś robota chirurgicznego. Nowe możliwości sieci 5G wymagają zbudowania też nowej infrastruktury. Zamiast, jak to było na początku w sieciach komórkowych, dość rzadko rozstawione potężne nadajniki, w sieci 5G będziemy mieli znacznie więcej nadajników, gęściej upakowanych i nadających słabszy sygnał. I tu jest właśnie moment, kiedy w jakimś stopniu, można powiedzieć, zawodzi nas intuicja i budzi to wiele obaw, bo ludzie często myślą, że dużo nadajników oznacza jakąś większą ekspozycję, większe narażenie na promieniowanie. No więc to nie tak. Wręcz odwrotnie, jeżeli jest jeden nadajnik w dużej odległości od nas, to nasz telefon komórkowy czy jakiekolwiek inne urządzenie musi wysyłać znacznie silniejszy sygnał, żeby on dotarł do tego nadajnika, żeby się z nim komunikować. Tymczasem sieć małych nadajników
dostępnych w promieniu kilkuset metrów, nawet mniejszym, oznacza, że te wszystkie urządzenia nadają po prostu sygnały radiowe o mniejszej energii. A właśnie to, właśnie energia, jaką niesie sygnał radiowy, ma znaczenie dla zdrowia. Obawy często budzą też częstotliwości wykorzystywane w telefonii w sieci 5G. Mówi się o tym, że to są nowe częstotliwości, nowe, a więc niezbadane, a więc takie, które nie wiadomo jak wpłyną na ludzki organizm. Prawda jest taka, że one wcale nie są nowe. W 5G pojawiły się trzy pasma i przyjrzyjmy się im. Po pierwsze 700 MHz. Ta częstotliwość była już od wielu, kilkudziesięciu lat wykorzystywana w transmisji sygnałów telewizyjnych. Kolejne to 3,5 GHz. To z kolei bardzo dobrze znamy z sieci WiMAX. To takie sieci dalekiego zasięgu, używane do transmisji internetowych. I wreszcie częstotliwość 26 GHz, która będzie wykorzystywana w sieci 5G, ale jest również dobrze znana z radiolinii. To są takie często widziane w miastach stacje, które przekazują sygnał, właśnie przekazują dane między sobą wszędzie tam, gdzie nie można w wygodny sposób na przykład położyć kabla, nie wiem, czy powiesić go nad rzeką. Widać więc, że mamy nowe zastosowania starych częstotliwości. Nowe zastosowania nie oznaczają, że tam się będzie działo coś nowego, a te stare częstotliwości są naprawdę bardzo dobrze przebadane. Co więcej, nikt nie musi tutaj nikomu wierzyć na słowo. Jest naprawdę sporo badań, które przeprowadzono w ostatnim czasie właśnie po to, by utwierdzić się w przekonaniu, że nie ma problemu z tymi częstotliwościami, że one nie są groźne dla ludzkiego organizmu, że one w żaden zły sposób na nas nie wpływają, no i wyniki tych badań są jednoznaczne. To jest bezpieczne, o ile trzymamy się standardów, parametrów, które są wymagane przy zastosowaniu takich sieci, a tego akurat pilnuje się bardzo dokładnie. Warto też pomyśleć o tym, że przecież skoro to się zmienia co mniej więcej dekadę, to już trwają prace nad siecią 6G. Czego się spodziewać? No to jest dopiero początek tych prac, ale wiemy już, że o ile tu mówimy o prędkościach transmisji rzędu gigabitów, to tam będziemy mówili o terabitach, czyli 1000 razy więcej niż gigabit. Również opóźnienia w transmisji będą bardzo niewielkie. Szacuje się, że będą poniżej 1 milisekundy. Co to oznacza w praktyce? No, że właściwie większość przetwarzania, liczenia, obliczeń będzie można przekazać do chmury i to się będzie odbywało praktycznie w czasie rzeczywistym, czyli te rozmaite nasze urządzenia, które będziemy ze sobą nosili za te 10 lat, będą miały takie możliwości jak superkomputery, z którymi będą w stałej, bieżącej komunikacji. Ale do sieci 6G mamy jeszcze dobre 10 lat. Na razie zacznijmy porządnie korzystać z sieci 5G.